Cześć, witam Was na moim kanale Ty też potrafisz. Dzisiaj kolejna moja propozycja na Wszystkich Świętych. Kompozycja znowu naturalna, wykonana na bazie gałęzi brzozowych z roślin ogrodowych. Także jeżeli macie ogród, to możecie te wszystkie rośliny piękne, które w nim macie, wykorzystać. Ja tutaj już sobie uszykowałam taką wiązkę gałęzi brzozowych przyniesionych z lasu. Gałęzie już skróciłam do takiej długości, jakiej długości chcę uzyskać strojk. Te grubsze, no niestety, musiałam piłować piłką. Te cieńsze wzięłam, wystarczyło przeciąć sekatorem. No i teraz te gałęzie muszę ze sobą złączyć, a później przymocować na nich floret z gąbką. I do tego, żeby połączyć te gałęzie, ja sobie użyję takiego najprostszego sposobu, najszybszego, i są to mianowicie szybko złączki lub trytytki, jak kto woli, pod różnymi nazwami to występuje. Oczywiście można kupić w każdym markecie budowlanym. I teraz sobie trochę to rozmontuję, bo muszę zacząć od podstawy. No i łączę ze sobą po prostu gałęzie. Najpierw dwie. O, nie ta strona, nie zacisnęła się szybko złączka. I następne gałęzie łączę ze sobą. Znowu nie tą stroną. O, tą, już wiem, którą teraz trzeba to łączyć, żeby się szybko złączka zacisnęła. Wiem, ale znowu zrobiłam źle. Dobra. I łączę. Ok. Mam już tak mniej więcej tą podstawę połączoną. Wiecie, o co chodzi. I ja teraz sobie przejdę oczywiście na tryb przyspieszony, żeby Was tym nie zanudzać, no bo chwilę to zmontowanie tych gałęzi, żeby one się trzymały ze sobą, potrwa, więc muszę też sobie oczywiście wstać, żeby to wszystko ogarnąć, te gałęzie, bo nie wszystko się da zrobić na siedząco. Przeważnie strojki oczywiście wykonuję na stojąco, a tak dla potrzeb filmiku po prostu lepiej jest mi siedzieć. Więc zapraszam Was do filmiku w trybie przyspieszonym, jak zmontuję gałęzie, będę wykonywać dalej. Podstawa z gałęzi brzozowych zmontowana, floret przymocowany, trzyma się to kupy, rośliny nazrywane, wszystkie rośliny pochodzą z mojego ogrodu. Mam tutaj trzy rodzaje iglaków: daglewia, tuja i jeszcze mój ulubiony iglaczek, który w tym momencie zapomniałam, jak się nazywa, bo on taki jest fajny, lejący, zwisający. Tutaj mam jeszcze liście malwy, też pięknie wyglądają, więc też je zerwałam. Trawy, żarnowiec, pięknie już wybarwiona hortensja. No i oczywiście teraz Wam pokażę, takim punktem centralnym będzie
piękna dalia. No i zaczynamy. Najpierw zaczynamy od, może zacznę od traw, bo to są najdłuższe i zaczynamy, żeby trochę wyciągnąć ten strój, zasłonić go jak najbardziej, te gałęzie. No więc zaczynam od traw. Następnie idzie gałązka, długa gałązka taglezji. Trochę trzeba pozasłaniać te trytytki, więc tych długich gałązek trochę nam się przyda. Wypełniam najpierw sobie zielenią, a później zacznę uzupełniać kwiatami. Jeżeli macie ochotę śledzić cały proces wykonania tego strojka, to oczywiście zapraszam do oglądania filmiku w trybie przyspieszonym, no bo to jednak chwilę wykonywania takiego strojka, chwilę trwa. A jeżeli nie macie ochoty oglądać, no to zajrzyjcie na koniec i zobaczycie, jak wygląda efekt końcowy. No i zobaczcie, kompozycja gotowa, w zasadzie bez żadnych nakładów kosztu, oprócz floretu, jeżeli dysponujecie ogrodem i jakimikolwiek kwiatami właśnie w tym okresie takim jesiennym, no to możemy z każdych dowolnych kwiatów taką kompozycję wykonać. Jeżeli miałabym coś doradzać, to oczywiście ja tutaj wzięłam trochę za mały floret, lepiej wziąć większy ten floret, no bo wiadomo, iglaki swoją objętość mają, dalie też mają dosyć grube łodygi, więc wzięłabym następnym razem wezmę po prostu większy floret. Tutaj dołożyłam parę miskantów, bo one taki mają też fajny odcień
różowawy, więc idealnie tutaj pasują. Myślę, że jeszcze jest kilka tutaj dołożę. No i kompletnie. No już zaczyna tutaj przyjrzeć. Ostatnio miałam również szczęście, że zdążyłam przed deszczem. I teraz również jakoś udało mi się skończyć filmik przed deszczem. Więc jeżeli Wam się ta propozycja podoba,